Siemaneczko, ludziska, tutaj Piter i zapraszam na kolejny odcineczek Minecrafta, ale to powiedzmy będzie taki specjalny odcineczek, powiedzmy zrobiony przez Windowsa dla nas, ponieważ Windows 10 ma rocznicę pierwszą i tutaj zrobili nam jakąś fajną mapkę z kolejką, a jestem ciekawy jak ją zrobili i tutaj nie chcę długo gadać, po prostu wsiądziemy sobie w wagonik i przejadę się razem z wami po tej oto mapce, zobaczymy co tutaj nam zrobili. Dobra, także życzę miłej zabawy podczas jazdy kolejką. Dobra, jedziemy. Nie wiem, ciekawe jak długo będzie to trwało. W ogóle nie wiem czemu nie ma dźwięku tych torów i tak dalej. Włączyłem sobie tylko zwykłą Minecraftową muzykę. Wow, wow, jakaś fajna budowla przed nami. Okej. Okay. Jakie drzewo. Wow. Wow. Lol. Alicja w Krainie Czarów. Jak się czuje? Fajnie to zrobione. Wow. Wow. Jaka chatka. O kurczę. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Lol. Wow! Zobaczymy co tam dalej. Superancko to wygląda, nie powiem. Pojedziemy sobie dalej. Dosyć wolno jedziemy, co nie? Chyba musimy wszystko obejrzeć. Wow. O kurczę, już jestem ciekawy tego. Wow! Super. Super pomieszane bloki. Fajnie z tego wyszły konstrukcje. O kurczę. Dalej? Dalej jedziemy. Okej. Wow, zobaczcie na to. Zobaczcie po prostu na to. Świetne. A co przed nami? O kurczę, co tutaj się dzieje? Komu się chciało to budować? Jest dosłownie super. Płotek? Wszystkiego po trochu. Epickie. Da się zrobić screenem? Wow. To jest superanckie. Fajna kolejka. Wow, a tu za nami to. Patrzcie na to. Fajne efekty. Fajnie dobrane kolory w ogóle tutaj na tej kolejce. Dobra, jedziemy dalej. Cóż, na pieszo nie będziemy iść. Czyżby to koniec? Czyżby to koniec? Łe! A tak się cieszyłem. Czekaj. Thank you for a great first year. Dziękuję za pierwszy wspaniały rok. Tak, tak. Zmienimy sobie kamerę. Okej, i co? Mamy zjeść ciastko. To było właśnie Minecraft Windows 10 Edition Beta, że tak powiem. No to była nasza kolejka. W sumie ja tutaj mogę latać. Także polatajmy sobie. Jeszcze sobie zobaczymy. Wow. Epickie to wygląda, co? Fajnie zrobili. Powiedzmy taka niespodzianka. Darmowy download powiedzmy tej mapki. Jest. I to możecie załadować tylko na Windowsie 10. I zaraz wam pokażę jeszcze na koniec jak. Jak do tego momentu wytrzymaliście, to będziecie wiedzieć jak tutaj po prostu zainstalować. Trudne to po prostu nie jest. Dam wam linka, skąd zgracie tą mapkę. I możecie sami sobie przejechać, zobaczyć właśnie te super efekty tych bloków. Te super budowle. Nie wiem jak wam, ale mi się podobało. Idę do tej chatki. Czekaj, przecież mogę shifta nacisnąć i lecieć. To jest superanckie. Ta chałupka jest, jak dla mnie, najfajniejsza z tych wszystkich budowli. Gigantycznie, dosłownie 3D. Super. Te drzwi też w ogóle, ej. Wow. Nie to, że się przejdziemy, ale jeszcze popatrzymy. Czekajcie, zobaczymy sobie, co tutaj z tyłu jest. Ja widzę trochę świat ucięty. Podoba mi się to. Zarąbiste. Szkoda, że ja tak nie potrafię budować. O, nawet pająk się zrespił.
To jest epickie. Trzeba będzie kiedyś coś podobnego zbudować chyba. Tak mi się nigdy nie uda, ale to szczegół. Lol, czekajcie. What? Otwarty crafting table. Zajrzymy do środka. Co my tu przeżyliśmy? Ano rzeczywiście. What? Nawet się nie zajrzałem. Lol. Nice. Nice. TNT to już znamy, wiele razy widzieliśmy, ale te drzewo też jest super. Wow. Może tak poskoczymy sobie? Czekajcie, zjadę sobie tutaj na dół. No. Tak to wygląda takie niby małe, a zobaczcie. Jest po czym skakać. Wow. Epickie, co nie? Czekajcie, tam z przodu chyba nic takiego nie było, oprócz tego drzewka. Tutaj jest, powiedzmy, nasza cała mapka, gdzie my tutaj o... To jest super. Diaksik! Rudo Diaksa. Wow. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Dobra, ja tu będę kończył. Widzieliśmy to, co mieliśmy zobaczyć. Jeżeli tego nie znacie, link, gdzie to pobierzecie, będzie pod wideo i zaraz teraz pokażę wam, gdzie to się instaluje. Ja oczywiście mam tutaj po niemiecku, ale to nie będzie w ogóle grało żadnej roli. Czekajcie, dlaczego tu mam tak? Dobra, jestem tu z powrotem. Na koniec tak, naciśniecie tutaj play, czy tam graj. I tutaj będziecie mieć taką właśnie strzałkę. Naciśniecie na to i tu od razu pokaże wam się na przykład ten plik, bo to będzie w pliku WinRAR, tak? Wypakujecie sobie to na przykład na pulpit, naciśniecie na to i importujecie. I już tutaj macie, zobacz, po raz drugi. Ja już tutaj na tym innym świecie byłem, tak? A tutaj jest, powiedzmy, nowy ten sam świat i po prostu wejdziecie sobie w niego i zaczniecie sobie po prostu jazdę od nowa. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Cześć!